Witam Państwa bardzo serdecznie. Marek Majcher dla portalu czujny.pl. Pierwszy komentarz, który zobaczyłem, Andrzej z Białegostoku, serdecznie pozdrawiam. Kochani, jesteśmy w Bielsku Białej. Tutaj była jeszcze przed chwilą konferencja, opóźniona konferencja w związku z gorącymi wydarzeniami w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej. Dzisiaj była bitwa, rzeczywiście bitwa, nawet mnie się udzieliły emocje, mimo że byłem 100 km dalej i miałem dzisiaj dzień taty, czyli samodzielne pilnowanie mojego maleństwa, natomiast no, nie mogłem być osobiście, natomiast no, na tyle mi się te emocje też udzieliły, no po prostu wszyscy im chyba nam się udzieliły, jakśmy po prostu widzieli ten festiwal przestępstw, który jedno za drugim przestępstwo szło w trakcie procedowania tego tak zwanego sądu. W Izbie Lekarskiej, Beskidzkiej Izbie Lekarskiej. Więc kochani, no jesteśmy tutaj takim jeszcze składem osób walczących. Jest z nami Andrzej, dobrze Wam znany. Andrzej też dzisiaj na, mam na imię Andrzej, masz taką stronkę swoją autorską, też prowadził dzisiaj transmisję, zresztą też udostępniliśmy tą transmisję na osi czasu fanpage'u Czujny. Kochani, także pokrótce zreferujmy, co się tu działo, zanim przejdę tutaj do pytań do gości, żeby też jeszcze zreferowali, jak to tutaj na miejscu wyglądało. Mianowicie, no była ostra batalia. Była ostra batalia, był protest pod izbą, była część osób wpuszczona do izby, byli akredytowani dziennikarze, w środku w końcu wymuszono. Patrzcie, no, trzeba wymuszać sprawy oczywiste, czyli to, co jest zapisane w 45 artykule Konstytucji, że bez względu, jaki to jest sąd, czy to są te sądy tak zwane powszechne, czy to są sądy właśnie jakieś branżowe, tak jak tutaj w tym wypadku, każdy ma prawo do jawnego i sprawiedliwego procesu. No, jawny on dzisiaj faktycznie o tyle, o ile był, choć nie do końca, ponieważ nie wiedzieć czemu rzecznik odpowiedzialności zawodowej, jak i sędziowie też? Jak to było? Sędziowie też? Niestety tam trio sędziowskie no niestety nie pokazało się. Znaczy no, to trio sędziowskie, mam na myśli to, czy oni też nie pozwalali się filmować, nie wiem czy tam... Była tam taka jedna koleżanka, która została wyproszona z sali. Aha. Na pewno nie nagrywa. Tak. No więc kochani, to nie, było... Było jawne, natomiast nie do końca, kochani, na mocy Konstytucji bezpośrednio tego typu wydarzenia mają być jawne, a skład orzekający to są, jest jawny, ma być jawny. Ogłoszenie wyroku jest jawne, czyli jak dziennikarz przychodzi do jakiegoś sądu arbitrażowego, to co ma filmować? Ścianę i głos z tym orzeczeniem? Jak jest nawet wprost napisane, że orzeczenie wyroku jest zawsze jawne, już nawet bez względu na jakieś tam konstytucyjne ograniczenia co do jawności. Nie widzieć czemu ten rzecznik też, czyli to już moim zdaniem było przekroczenie uprawnień całego składu, pierwsze przestępstwo. W tej chwili też jeden z materiałów, to jest materiały są dowodowe. Więc było jawne, ale nie do końca jawne, czyli już przekroczenie uprawnień. Sposób prowadzenia tej sprawy no to urągał wszystkiemu. Urągał wszystkiemu, że po prostu naprawdę nóż w kieszeni się otwierał i wołało to o pomstę do nieba, ponieważ no naprawdę kilkadziesiąt razy przerwanie adwokatowi w trakcie mowy obrończej, bo wcześniej jeszcze była tam jakaś wymiana zdań, powiedzmy, że tu faktycznie jest taka może luźniejsza formuła takiego sądu branżowego, jeżeli chodzi o sposób jego prowadzenia. I do tego nie czynię zarzutu, ale przerywanie, i to przez sędziów wypowiedzi w mowie końcowej obrończej, no przyznam szczerze, nawet w sądach powszechnych
co też rejestrujemy, bardzo dużo przestępstw. No owszem, w moich sprawach często się zdarza, że sąd jest na tyle bezczelny, że przerywa także i mojemu adwokatowi w mowie obrończej. Zdarzyło nam się to, no mamy to też nawet zarejestrowane dla przyszłych pokoleń, a może sądu w wolnej, niepodległej Polsce, który będzie skazywał oczywiście, mam nadzieję, różnorakich sędziów, prokuratorów, policjantów, w tym na przykład też takich sędziów, jak to dzisiaj zostało zresztą powiedziane na sali sędziów z tej izby lekarskiej. Były tam, kochani, znowu ciągają panią naszą kochaną doktor Katarzynę Bros-Walderdorf, ciągają pod różnymi pierdołowatymi zarzutami. Zresztą nawet padło w mowie obrończej przez adwokata sformułowanie, no, stara stalinowska zasada: dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Andrzeju, no nie sposób odnieść wrażenia, że to właśnie z tym mieliśmy do czynienia. No i faktycznie, słuchajcie, ja się tak właśnie z wami podzielę takim spostrzeżeniem, bo bardzo mnie to uderzyło, a wiecie, że no, jestem czujny. Najbardziej pan mecenas był strofowany, uciszany i nie pozwolono mu cytować opracowań naukowych, medycznych z Białej Księgi Pandemii. Jest taka teraz publikacja, bardzo dobra publikacja, chociaż faktycznie bardzo fachowa. Nie czyta się tego lekko, że tak powiem. Aczkolwiek o ile właśnie o Grzesiu Płaczku i jego książce to się samo komentuje, już kiedyś powiedziałem, że to jest książka, która jest takim swoistym aktem oskarżenia wobec systemu, tak Biała Księga Pandemii, no to jest, można powiedzieć, oskarżenie na jeszcze wyższym naukowym, podpartym już naukowymi dowodami z każdej strony opracowaniem. Jest po prostu fenomenalna. Przedzieram się, aczkolwiek nie jest to łatwa lektura, bo tak jak mówię, bardzo fachowa. I powiem wam szczerze, znaczy ja zawsze zbyt szybko nie czytałem, tak? Wiem, że są kursy szybkiego czytania. Natomiast słuchajcie, tam padło coś takiego, że pani, ta sędzia była oburzona faktem, że pan mecenas śmie tam cytować naukowe rzeczy z tej książki, jak ta książka jest jako materiał dowodowy załączona do akt sprawy, więc tutaj państwo i sąd się zapozna oczywiście z tymi materiałami dowodowymi. No wprawdzie ta przerwa miała trwać 15 minut, ile ona, Andrzej, trwała? No była pierwsza po 15 minut, później była kolejna. Ale ta ostatnia już przed orzeczeniem. No... pół godziny trwała. Pół godziny było. Więc oddajmy sprawiedliwość, tak. Faktycznie była mniej więcej trwała pół godziny ta przerwa. No więc właśnie, tu się nasuwa pierwsze pytanie. Czyli skoro tak zestrofowano adwokata, który koniec końców mimo różnymi, że tak powiem, sztuczkami próbował walczyć o swoje podstawowe prawo wypowiedzenia mowy obrończej, tak? Cytując naukowe wnioski właśnie z tej książki Biała Księga Pandemii. Nie dano mu tego zacytować. Teraz, mało tego, no, jeszcze mu mówili, że oni to wszystko wiedzą. Oni to wszystko wiedzą, więc kochani, przed wydaniem wyroku, orzeczenia, czy jak to tam oni to nazywają, rozumiem, że państwo skład sędziowski przeczytał całą książkę pół godziny. Tak? Jak myślisz? No, nie sądzę, żeby sędziów przeczytali. Ale wynik byłby niesamowity, gdyby się to udało. Wynik był ustalony wcześniej już, ja zakładam. No to jak to? To zaraz. Był strofowany pan mecenas, nie? Był strofowany pan mecenas, że nie może cytować, bo to nie ma sensu, bo książka jest załączana jako dowód w sprawie, więc sąd się z tym zapozna. Ja przyznam szczerze, ja zwariowałem naprawdę. Słuchajcie, jak się okazuje, że to wyrok będzie za 15 minut, powiedziałem wstępnie. Ja ci powiem tak, no. Ja zawsze myślałem, że rola obrońcy mecenasa właśnie polega na cytowaniu choćby z dowodów, tak? Sąd się opiera na dowodach, a obrońca wyciąga z tych dowodów wnioski. Ale tutaj ta trio zaprzeczyło mojemu pojęciu wnioskowania i mowy obrończej, więc szapoba. W ramach, panowie funkcjonariusze, ponieważ zostało zgłoszone co do tego skandalicznego posiedzenia, któreśmy obserwowali, widzicie, co znaczy jawność. Dotychczas łamali prawo i robili wszystko, żeby niezależne media się nie pojawiły na tego typu spotkaniu. Dzisiaj w końcu, tak, parę redakcji i naprawdę mocna ekipa się na miejscu zebrała.
z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosiło, że redakcje przyjmą, że będą to rejestrować, podparte prawne. I co żeśmy zobaczyli? Aczkolwiek nawet nie wszystkie osoby, które się nawet zgłosiły, nie wszystkie osoby zostały odpuszczone. Tak. No, była pani z Medyków Nadziei. Nie pamiętam, jak ma na imię, żeby tutaj kłamać. Aleksandra. Pani Aleksandra, tak? No to ona, mimo tego, że wysłała zgłoszenie mailowe, nie została odpuszczona. Prawem cieciowym. Nie, bo nie. Pani już nie wejdzie. Cieciokracja tutaj też miała, słuchajcie, kochani, faktycznie. Ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie miała dzisiaj cieciokracja. Jak najbardziej tak. Tak. Cieć rządzi po prostu. Cieć rządzi. Słuchajcie, ja tam, że tak powiem, dzwoniłem po interwencję, żeby przerwać ten festiwal przestępstw. I gdzieś tam padło, że policja nie może wejść do budynku, bo jest chroniony, tak? Myśmy podeszli do cieć. I włączaliśmy rozmowę Marka z ich przełożoną. Tak. A oni, ale co nam tu pani, co nam tu pan i pani puszczają, nie? No to myśmy będzie dziennikarz rozmawia z waszym przełożonym. Ale no co tak. Nas to obchodzi? Co nas no, co interesuje? Co nas to interesuje? Ale kto? Funkcjonariusze czy cieciokracja? Radiowozie. Myśmy im pokazywali. Cała Polska słyszała, że pan powiedział, że już wysyłają patrol. No tak. Ja myślałem, że oglądając transmisję w środku, że zobaczę, że dzień dobry, my tu przyjechaliśmy na interwencję. Jest tutaj zgłoszenie z festiwalu przestępstw z artykułu 231 przekroczenia uprawnień. No i że pamiętacie, słuchajcie, zawsze jak przyjeżdżamy na interwencję jakąś, nie? Znaczy jak przyjeżdżałem na interwencję, to jaki jest ich argument, żeby nas pisać? Że było takie zgłoszenie. Że było takie zgłoszenie, no właśnie, że było takie zgłoszenie, tak? Że było takie zgłoszenie i oni w ramach zgłoszenia muszą po prostu wylegitymować wszystkich, żeby zapisać dane osobowe. Wiesz co ten? Było zgłoszenie, jest nagrane, było powiedziane, że panowie przyjdą, więc powinni przyjechać na zgłoszenie, wejść do środka i przynajmniej spisać uczestników. Ty zrobiłeś zgłoszenie, my zrobiliśmy na miejscu zgłoszenie i Jowita jeszcze zrobiła zgłoszenie. Kochani, wielkie wam podziękowanie, bo wiemy, że kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt telefonów policja dostała po moich telefonach. To jest, kochani, o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Myśmy na miejscu robili zgłoszenie, to odpowiedź była taka, proszę zgłosić się na komendę. Tak. Jak na miejscu zgłosili się tak. To pan siedział w radiowozie 5 metrów po drugiej stronie ulicy. Proszę ale to jest komendę. A to jest słuchaj lepsze, bo jak ja tam zadzwoniłem, to gość pierwszej chwili miał pretensję, że mnie tam nie ma na miejscu. Jak to? Taka... Pan jest 100 km obok i pan dzwoni, nie? Dokładnie. A się wtedy było, to zapytałem, czy zna treść artykułu 304 kodeksu postępowania karnego, tak więc... To trzeba było powiedzieć, a pana koledzy są 5 metrów obok i nie reagują. Więc muszę ja dzwonić ze 100 km dalej, żeby reagować. I wiesz, potem dzwoniliśmy 112. No. Bo skoro nam odmówiono na miejscu, to dzwoniliśmy na numer alarmowy, tak? Aha. I mimo tego, że pani, wiesz, pani bardzo dopytywała, że jak to nie jest, pierwsze pytanie, wiesz, no powiedzieliśmy, że jesteśmy w izbie lekarskiej i że jest tam rozprawa. Pani, jak to w izbie lekarskiej może być rozprawa? To nie jest sąd, nie? Pani stanowała się. Jeszcze raz, kto to? Pani dyspozytorka, pani stanowała się. Mówię, proszę pani... A to jest, słuchaj, to jest następna sprawa, że na 112 się takie jaja dzieją. No mówię, proszę pani, izba lekarska polega na tym, że rozpatruje się właśnie sprawy lekarskie, tak? To nie jest sąd karny. Nie wiem, czy pani wie, ale no to mówię, dobrze, to już teraz to już wiem, dlaczego tam jest rozprawa, nie? Tak pani powiedziała, nie? Mówię, to wyślę pani teraz radiowóz? No tak, wyślę. Nikt nie przyjechał. Nie doczekaliśmy się dopiero jak... Ale to dokładnie, ale jak oni zadzwonili, że Irek jest groźny, to od razu przyjechało 5 cuk. No. Aha. I to 5, wiesz, 5 wielkich radiowozów. Po Irka. Plus tajniacy z kamerką, dokładnie, którzy nas nagrywali, byli agresywni w stosunku do ludzi, którzy się tam znajdowali. No i widzisz. Nie chcieli wypuszczać z pomieszczenia. Tak, bo Irka nie chcieli wypuścić w tym momencie. To był taki paradoks. Kiedy myśmy tam stali już, wiesz, broniliśmy przed wyjściem, broniliśmy wyjścia po prostu, tak, żeby, wiesz, żeby nie dopuścić tego. To Irek potem nam powiedział, że ochroniarz go nie chce wypuścić, mimo tego, że na zewnątrz stała policja, żeby go zabrać. Wiesz, z tego sądu był agresywny, to ochroniarze mówili, że on ma wyjść innym wyjściem, że on tędy nie wyjdzie. Więc to już taki paradoks się narodził, że... No, więc... Że pamięci mi już brakło po prostu, wiesz, brakło mi jakichkolwiek słów, nie? Więc... Jak to wszystko skomentujesz? Byłeś na miejscu. Trudno skomentować, nie? Ciężko, no to komentuje się samo. To się samo komentuje. Grzegorz Płaczek, to się samo komentuje, no. Powiem tak, to Marku, ty używasz wyrażenia na festiwal. Ja powiem więc, to była kanonada. Strzelali z grubych armat.
i tych strzałów było dużo. Mm-hmm. Więc to była Kanada, po prostu przestępstw, festiwal, jakikolwiek... po prostu pokazali, że mają prawo w głębokim poważaniu, wszyscy. Już zaczynając od tego, że dla mnie wątpliwym jest to, żeby ci ludzie mieli jakiekolwiek prawo do zakładania togi sędziowskiej. Oni byli w togach, czy nie? Byli chyba w togach, z tego co widziałem. Poprzednim razem byli normalnie. Nie, bo w niektórych są w togach, nie? Nie, byli w togach, bo przecież jest ten, no okay. Weź sobie zobacz na osi czujnego, to przecież zasłoniłem im oczy z ostrożności procesowej, ponieważ... Dobra, to może wiesz, to może... Rozgłosiłem, osobiście dokonałem zgłoszenia. Ale sąd kapturowy. Ale powiem tak, no nie wydaje mi się, żeby te osoby miały jakiekolwiek prawnicze wykształcenie. Znaczy no, nie, to są lekarze. Nie, lekarze. To są lekarze, to są stomatolodzy, dentyści. Nie, no jeden był stomatolog, wiem, no. A dwóch nie wiem kim było. Słuchajcie, jedno jest pewne, no może ja nie jestem orłem w czytaniu, ale no pochłonąć Białej Księgi Plandemii, świetnego opracowania, wielu autorów. 15 minut. 15-20 minut, max pół godziny. To jest niewykonalne. No pół godziny to ja nawet jednego rozdziału nie przebrnąłem tej książki. Ze zrozumieniem. Tak, zwłaszcza, że dokładnie, to trzeba czytać, że zrozumieniem. Bo to nie jest tak, przygotowa książka. No, i myślę, tak. Wiesz, po pierwsze, ty to sobie możesz, wiesz, tak, czytać dla rozrywki, tak? Kartkujesz, a oni muszą to czytać po względem. Analizować. Jest opracowanie naukowe, które... Tak. Nie pozwolono zacytować najważniejszych fragmentów, tak? Nie pozwolono najważniejszych fragmentów zacytować, ponieważ my to wszystko wiemy, tak to szło, i że załączona ta książka jest jako dowód, tak? I, to ja tak się pytam, pół godziny później jest orzeczenie. Skoro sąd wszystko wie, to dlaczego nie było orzeczenia od razu? Skoro sąd wszystko wie. Widzisz, Marko, to też jest kolejny słowny absurd, o to mi chodzi, ci, tak? Wiesz, w tych sądach powszechnych ja już się spotkałem z sytuacją, słuchaj, że chodzę, taka szybka anegdotka, skok w bok, że wchodzę na salę sądową, na sali sądowej wstaje prokurator, wnoszę o tymczasowy areszt. Mówię, fajnie, mówię, ale może by pan jakoś uzasadnił. Sąd ma uzasadnienie. Mówię, może ja bym chciał mieć też uzasadnienie. Pan nie musi mieć uzasadnienia. Okej, to już miał sąd mi powiedział. Mówię, okej, tu jakiś ten, bez adwokata oczywiście. No i słuchajcie, garduje się i przekonuje sąd, że w tej sprawie z całą pewnością nie ma obawy matactwa, bo głównie pod takim kątem, że sprawa jest oczywista, nie ma obawy matactwa, absolutnie to zastosowanie tego, mam stały meldunek, mam wszystko i tak dalej, nie? Wszystko wiecie, co potrzebuje. Sąd postanawia, ten... wyprowadzają mnie, słuchajcie, na ten, ale mówi sąd, sąd się musi narazić, ale panowie policjanci, już nie idźcie tam do tego sieczkarnika, tylko tu na salę, to dosłownie chwilę tutaj narada potrwa, nie? Wychodzimy, dosłownie minuta, półtorej, wracam z powrotem, jest orzeczenie. Ale nie słuchajcie, orzeczenie takie, że sąd mu postanawia i tłumaczy, a później na kartce. Nie, orzeczenie już jest na kartce, słuchajcie, po półtorej minucie. Tak, wydrukowane z uzasadnieniem na dwie strony. No, nie? Kurde, pamiętajcie, że strasznie szybko mają panią pisarkę. Tak, i wam jeszcze powiem, że wtedy dostałem ten tymczasowy areszt. Sąd powiedział, sąd przychylił się do pana argumentacji, że nie ma tu obawy matactwa, dlatego dajemy panu areszt z obawy ucieczki. Ja pierdzielę. Ja pierdolę. No. Powiem tak, prawo w tym kraju jest z papieru. I to nie, jest no to, już... to całe państwo jest z papieru toaletowego, no. Tak? Bo to papier jeszcze jest... coś warty. Nie? Coś warty, tak. A to jest papier toaletowy, który się nadaje, który też jest właściwie coś warty. No to był niemalże czasami jednostka płatnicza za pierwszej komuny, więc nie ma śmiecia. A w czasach tej rzekomej pandemii był towarem deficytowym. Też był towarem deficytowym. Tak. I powiem wam, że no, my takiej mocy sprawczej nie mamy, ale gdyby reżimowe media gruchnęły, że będą przejściowe trudności z zapłaceniem papieru, wiecie co by się stało. O Jezus. Słuchajcie, w każdym razie były tam jakieś trzy zarzuty, z tego co pamiętam było jedno, jakąś pieczątkę, że pani doktor zwyczajowo sobie... Nagany. Tak, nie, znaczy były tam, że zwyczajowo sobie na pieczątce dała doktor medycyny, czyli zwyczajowo doktor, natomiast pani doktor zwyczajowo mówiąc jak najbardziej ma doktorat, tylko za granicą napisany. No więc to były takie tam bzdury, pierdoły. Największy zarzut i najcięższy, o który żądano aż 2-letniego okresu pozbawienia pani doktor prawa do wykonywania zawodu,
było o wypowiedź na pikniku laktacyjnym, że preparaty, które są w fazie właściwie eksperymentalnej w dalszym ciągu i tutaj pierdolity, bo już takiego innego słowa nie znalazłem, że przecież został warunkowo dopuszczony, no to dobrze, ale badania kliniczne nad preparatem, a zwłaszcza preparatem, co do którego zachodzą uzasadnione obawy, że będzie bardzo, bardzo szkodliwy, one po to mają trwać 5 lat i między innymi w trakcie badań nad preparatem muszą być testowane osoby, kobiety, ciąży i karmiące i jest zawsze osobna rubryka w każdym lekarstwie, gdzie jest opisane skutki uboczne dla ogółu i skutki uboczne właśnie dla kobiet w ciąży i matek karmiących. To są osobne kategorie. Każdy lek to ma, zajrzyjcie sobie do jakiekolwiek ulotki jakiegokolwiek leku i tutaj nie muszę się wcale wymądrzać, mimo że akurat jestem synem magistra farmacji, wykładowcy akademickiego, co za tym idzie, tym bardziej o tym wiem. Więc co za tym idzie, Izbo Lekarska Konowałów w mojej ocenie. Te 5 lat jest po to, żeby zaimplementować preparat takiej kobiecie w fazie eksperymentu medycznego, za oczywiście zgodą, bo nie można prowadzić eksperymentów medycznych bez zgody, co właśnie robiono na masową skalę, czego skutkiem jest 200 tysięcy zgonów wskutek właśnie eksperymentowania, a nie leczenia innych osób, a że tak powiem, tak na dobrą sprawę nie wiadomo, jakie to te statystyki dokładnie wychodzą. Więc po to jest te 5 lat, żeby poddać grupę badawczą eksperymentom. Ale to mów, jak macie coś ciekawego, to ten, ja już się tam. W każdym razie po to się to robi, żeby później właśnie taka zaeksperymentowana kobieta urodzi maleństwo i to maleństwo się później bada przez 4 lata, czy nie ma skutków ubocznych. I to samo przy matkach karmiących. I tu właśnie pan mecenas mówił, że są prowadzone te badania, one nie są jeszcze ukończone siłą rzeczy, ale już są skutki uboczne, tak? Czyli już jest czerwona lampka. Czyli już jest czerwona lampka. Tak. Więc opinia lekarza medycyny, nie doktora, zgodnie z tymi tutaj biurokratycznymi i okej, za to można było panią doktor faktycznie upomnieć, że coś tam tego odbidy, tak można było upomnieć. Natomiast co do tej głównej sprawy, opinia publiczna lekarza medycyny, że zaleca dużą ostrożność i że może to być niekorzystne dla zdrowia, w sytuacji, kiedy trwa okres eksperymentalny, mimo warunkowego dopuszczenia, taka opinia przy równoczesnym obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, to jest, można powiedzieć, istotą. Zgodzisz się ze mną? To jest istotą, można powiedzieć, zawodu medycznego, tak? Dokładnie tak jest. Jest istotą zawodu medycznego, ponieważ, no, kochani, medycyna, czyli każda nauka rozwija się poprzez krytyczne spojrzenie na różne dziedziny, które są przedmiotem badania lub rozwoju właśnie. Właśnie na tym polega rozwój medycyny. Gdyby to się nie działo, to by po prostu żadne nowe ani lekarstwa, ani nowe technologie nie byłyby implementowane do medycyny. I tyle. No akurat życiowe doświadczenie i to, co obserwujemy u nas, to, że faktycznie te stare sposoby, babcine, zioła i tak dalej, się okazują, że są dużo lepszymi sposobami leczniczymi niż ta dzisiejsza medycyna, no bo jeżeli ona się rozwijała w taki sposób, to Adaś, pozdrawiam. Pamiętam, bądź czujny, mam nadzieję, że jeszcze po audycji będziemy w stanie się połączyć. W każdym razie, jeżeli to w taki sposób ten rozwój medycyny wygląda, że się knebluje panią doktor co do opinii, która zresztą ta opinia coraz bardziej wychodzi, że jest jak najbardziej bliższa prawdy, no to o czym my tu w ogóle rozmawiamy? Słuchajcie, no cóż, coś jeszcze chcecie powiedzieć na temat tego, co się działo na zewnątrz? Andrzej, relacjonowałeś. Chcę wspomnieć, że zauważyłem, że były zakłócone relacje. Były zakłócone relacje. Jak i w środku, jak i w środku podczas rozprawy, tak i ja na zewnątrz, kiedy to nigdy nie miałem problemów z internetem podczas relacji, będąc na zewnątrz, rozumiem, gdzieś w lesie, czy gdzieś, nie wiem, w jakimś tunelu, w pociągu, co chwilę były zerwane połączenie, szukanie sieci, coś w tym stylu.
Jak myślisz, zagłuszarki w tych radiowozach, czy coś na poziomie... W radiowozach to na pewno, a nie wiem, czy czasami też na sali coś nie było, bo w pewnym momencie wszystkie relacje, które były podczas rozprawy, ucięło. Przynajmniej tak się doczytałem z komentarzy. Czekaj, bo tu byłem ci akurat w komentarzach, mi się wyskakują osoby, tak? które czekają biedni w kolejce do oddzwonienia przeze mnie. Robert, serdecznie cię pozdrawiam. Tak, jesteś w tej kolejce. Doczekasz się już. Dzisiaj chyba nie zdążę, ale jutro postaram się zadzwonić. No. Tam jeszcze była kwestia poruszana wypowiedzi pani doktor Katarzyny, która porównała sytuację do tych najczarniejszych czasów. No oni, że tak powiem, powiem ci, Andrzej, ja zauważyłem, że tak, no oni chyba się w pewnym momencie zorientowali, tak, że naważyli bigosu. Że przyjechała załoga naprawdę poważna. Przyjechał asystent posła, który w każdej chwili w ogóle mógł wejść w tryb interwencji poselskiej. Tak, wystarczyłoby, że pan Grzegorz Braun by wysłał faksem czy mailem, choćby nawet, decyzję, że w związku z tym, co się tam odbywa, czas na interwencję poselską i że ją wykona za pośrednictwem swojego asystenta i słuchajcie, byłoby to realne i myślę, że oni o tym wiedzieli. Do tego faktycznie był mocny skład redakcji już poważnych, antysystemowych. Do tego tłum ludzi. Była demonstracja, mimo że środek tygodnia to nawet spora demonstracja pod izbą lekarską. No szły transmisje, tysiące osób obserwowały, faktycznie do tego stopnia emocje były, że widziałem, że tam na właśnie Rebel 24 jak nawet była przerwa, tak, i się dokładnie nic nie działo, to wszyscyśmy w sumie czekali na pięciu na tą koniec tej przerwy i tam specjalnie te zasięgi nie spadały. Wszyscy, w tym ja, czekaliśmy na to, co się wydarzy. Owszem, tam byłem też na łączach, co tam mogłem, też parę pomysłów podpowiadałem. Natomiast faktycznie, kochani, chcieli panią doktor już bardzo mocno pogrążyć. Na szczęście z dużej chmury mały deszcz. Myślę, że presja ma sens. Myślę, że ciężar argumentów ma sens oraz presja nasza zewnętrzna też ma sens. No to był skandal, co tam się działo. To był po prostu skandal. Nic dziwnego, że pełne uzasadnienie nie doszło do skutku po prostu, ponieważ ludzie, którzy się temu przysługiwali cierpliwie bardzo długo, po prostu już przy samym końcu nie wytrzymali i w dosadny sposób powiedzieli, co myślą na temat tego, co tam się dzieje. Więc można powiedzieć, moja emocjonalna interwencja dziennikarska w tej sprawie, która jak widać była znowu grochem o ścianę, też by należało wyciągnąć konsekwencje. Tylko kochani, no już nie jesteśmy w stanie tego przerobić. Naprawdę, no już musielibyśmy mieć potężną kancelarię i potężne fundusze, żeby to przerabiać po prostu. Więc tak to wygląda. No cóż, duże chmury, mały deszcz. Z ich punktu widzenia, kochani, ja wam powiem, co się stało. Tak, przynajmniej jak ja to analizuję. Ja to widzę w ten sposób, że tak, chcieli ulubić się, mówiąc kolokwialnie, panią doktor. No ale kiedy zobaczyli, że zostali złapani na gorącym uczynku dużego świństwa, które się tam działo, bezprawnego świństwa, które się tam działo, to myślę, że na tej naradzie się głowili, jak z tego wybrnąć. Jak z tego wybrnąć. No i tak, i sobie pewnie główkowa i tak zanalizuje. Cholera jasna, jak na przykład tu dwa damy upomnienia, w trzecim uniewinnimy, to przecież tego pana rzecznika to zjedzą i go pociągną do odpowiedzialności karnej, bo w mojej ocenie jak najbardziej. Cały ten wniosek razem z tym uzasadnieniem sam w sobie jest przestępstwem. Co za tym idzie ten sąd? Myślę, że no to dobra, to uznamy panią doktor winną, ale sięgniemy po najmniejszą w ogóle jaką karę, a pewnie jaka tam jest, bo wątpię, żeby była niższa kara niż upomnienie. No i że panią upomniemy, tak. No. Uznamy winną, upomniemy, dzięki czemu my jesteśmy czyści, pani doktor się nic nie staje, więc może tutaj emocje opadną i my też jakoś z tego wybrniemy. Myślę, że tak było. Natomiast kochani, nie wiem, no byłem w kontakcie też z paroma osobami, które są na miejscu, no i tam nastroje były takie
dosyć, że absolutnie będzie sporządzone zawiadomienie i polskie weto że tam szereg tych zawiadomień będzie. No po prostu, słuchajcie, jeżeli faktycznie chodzimy do lekarzy, którzy organy odpowiedzialności zawodowej w taki sposób się zachowują, w taki sposób wywierają nielegalną presję na medyków, to strach naprawdę iść gdziekolwiek do lekarza. To co o tym myślisz? Naprawdę strach iść gdziekolwiek do lekarza? No strach iść do lekarza, jeżeli lekarz chce podjąć jakąś decyzję, a boi się potem, że będzie pociągnięty do odpowiedzialności przez izbę lekarską, no to... Nawet gdyby chciał pomóc i mógł pomóc, to tego nie zrobi po prostu. Bo się będzie bał. Dokładnie. Boi się konsekwencji. A przecież tak na dobrą sprawę, no wiadomo, że jakąś tam część działalności pani doktor mimo zawieszonych praw może prowadzić, bo tam może różne takie rzeczy, do których też ma uprawnienia na poziomie takim terapeutycznym, zresztą też dzisiaj o tym była mowa. Natomiast generalnie rzecz biorąc, dla specjalisty, lekarza, który całe swoje życie zawodowe oddał właśnie temu, żeby leczyć, pomagać ludziom, to takie zabranie prawa wykonywania zawodów na 2 lata, to jest... To jest takie odebranie praw wykonywania zawodu jest zawodem małego człowieka pójść do więzienia na 2 lata. No właśnie. To jest taki... Bo tak, no nie ma szans na podnoszenie żadnych kwalifikacji. Dwa lata to już jest taki moment, może wypaść z rynku. Że tak, to już się wypada z rynku, wypada się z obiegu. Trzeba się przebranżowić na szybko, tak? Bo... I co z tymi pacjentami przez te 2 lata prowadzonymi dokładnie przez panią doktor? Szereg komplikacji. No więc tak to właśnie wygląda. No i widzimy, że jeżeli dochodzi do takich procesów, tak, to że oni sobie lekce sobie ważą, że po prostu bezprawie totalne i oczywiście ręka rękę myje, mimo wezwań, mimo opresji, mimo już bardzo dużych emocji pod wpływem bezprawia, które tam miało miejsce. Policja też jak zwykle sobie zrobiła jaja z tej sytuacji, słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda w krajobrazie po bitwie. Jeszcze w tle, że tak powiem, mam tutaj ten gości, jak widzicie, niektóre głosy są za światów, nie będziemy wyjaśniać dlaczego, kto ma wiedzieć, ten wie. Natomiast to ma wiedzieć, byłeś, nie mu to nie. Też byłeś na miejscu, może podziel się jeszcze swoimi spostrzeżeniami. Co ja tam mogłem obejrzeć w tamtym szale, zamieszaniu i kurz bitewny się unosił. Nie było wiele widać, zwłaszcza nie było wiadomo, kto jest kto z tłumu zgromadzonych, wyskakiwały wszyscy jakieś indywidua. Wszyscy byli podobni zupełnie do nikogo. Dokładnie. Tak można by to określić. Zupełnie do nikogo. Trochę przypominali przebierańców ze służby bezpieczeństwa widywanych na starych filmach. Duży poziom ironii. Stare sprzed 30 lat. Duży poziom ironii, nie wiem, czy dla wszystkich będzie zrozumiały, wiesz? Wszyscy myśleli, że się to nie powtórzy, a tu proszę, historia zatacza koło. Ale zatacza koło, tylko faktycznie w sposób jeszcze bardziej bezwzględny, ale w wykonaniu takim jakby kabaretowym. Nie? Dalsza część tej sentencji jest następująca. Historia kołem się toczy i zawsze wraca, ale zwykle w formie parodii. No właśnie, no to miałem na myśli, uciekło mi to słowo. Parodia to jest ten. Tylko że ta parodia... Groteska, żenada, bym podsumował, farsa. Oglądaliście taki film Idiokracja? Taka niskobudżetowa komedia. Przyznam szczerze, dla mnie to jest z kinematografii faktycznie komedia, która razem z filmem Matrix też bardzo pobudziła moją wyobraźnię. I obejrzyjcie sobie, Idiokracja albo Idiokraci, nie? Na CDA jest w pełnej wersji. No i tam jest taka scena, jak wygląda, tak szybko was zaspoileruję, przeniesie się 2000... Państwo rządzone przez idiotów? 500 rok. Z czym to możemy powiązać? Ludzkość zidiociała całkowicie i był właśnie taki proces sądowy tam. I to warto obaczyć, jak to wygląda. Tak? Ciekawa analogia. No i przyznam szczerze, że jak obserwowałem tą dzisiejszą rozprawę, to mi to przyznam szczerze, fakty.
faktycznie no idzie pracja level hard, no po prostu coś niesamowitego. Jak w ogóle ocenisz przeczytanie Białej Księgi Pandemii, gdzie mecenas był strofowany, że nie może z tego nic cytować, bo oni to wszystko raz wiedzą, a dwa, to jest, ta książka jest załączona i oczywiście się skład sądowy z tym zapozna. Jak oceniasz w 15 czy tam 20 minut, że skład sędziowski zapoznał z Białą Księgą Pandemii? Tego nie wie nikt, czy się zapoznał w ogóle, w jakimkolwiek stopniu, nie wiem, czy z tego wywodu... Czyli sugeruje, że popełnione zostało kolejne przestępstwo, czyli został wydany werdykt bez przeczytania dowodów? Ja nie jestem fachowcem biegłym w tej dziedzinie, ani w żadnej tak naprawdę. Myślę, jestem, że twoje sugestie są nieuprawnione. Tam po prostu wyselekcjonowano z całego medycznego towarzystwa... Nie podejmuje się tej oceny. Z całego medycznego towarzystwa wyselekcjonowano mistrzów czytania na czas. Tak jest, ironia. Czyli dochodzimy do clou tego zagadnienia. Brak czasu mógł spowodować, że się nie zapoznali w ogóle. O, to też jest racja z drugiej strony. No. Że brak czasu, tak? Ale już tak przeciągali, żeby nawet debata się nie odbyła. Czas grał na ich korzyść, sądzisz? Czy konsultacje z czynnikami nadrzędnymi wymagały czasu? Ja to odbierałem tak, że przeciągali ten czas. To jest tak, jak ponieważ tak wiedzieli, że... W nieskończoność, do wyżegania tak naprawdę. Tak. To jest tak, jak długo nic się nie działo. Mogli sobie wtedy poczytać. No. O, mogli. Wiesz, w przerwie telefony z Warszawy... Nadrobić zaległości. Czyli co, uznali panią doktor winną, że nie powinna była mówić prawdy w oparciu o gruby materiał dowodowy, który nie został przeczytany. Tak? I kara, która miała być dwuletnim kolejnym, co jeszcze dodatkowym dwuletnim zakazem tego, została upomnienie. Ponieważ pani doktor jest winna bez przeczytania dowodów, więc należy ją upomnieć. Zdaje się, że tak się stało, że to pełne uzasadnienie upomnienia jakoś nie zaistniało na tej sali. Ono będzie zapewne dostarczone w formie pisemnej. Kiedy je tak przygotują? Tak by procedura przynajmniej wymagała. Tak, ale oni czy ten skład... No, ustnego zaserwowano. Powiedzcie tak wreszcie, żebyśmy nie kluczyli, co tam się dokładnie stało, no bo faktycznie wzburzona publiczność już nie wytrzymała. Wygłosiła zdania odrębne na temat tego wyroku, który został jednakże ogłoszony. No i wydał się na tyle kompromitujący sam skład ludzi, no nie ubranych nawet w jakieś togi sędziowskie, więc czy to są sędziowie, to są skład orzekający, w tak zwanym sądzie lekarskim. Tak, nie wiem, niech fachowcy się zajmą. Okej, nie, to są zwykli urzędnicy, lekarze, którzy spośród swojej tam korporacji. Z tego co wiadomo, lekarze w stomatolodze stanowią zwykle składy tych sędziów, sędziowskie, ferujące takie intrygujące. Powiedzmy, że okej. No, natomiast jeżeli faktycznie jest ciało, które się nazywa Mam nadzieję, że na zębach znają się lepiej niż na prawie, bo dochodziło tam do jakichś paradoksalnych stwierdzeń, wyginania rzeczywistości, karkołomny sposób. Tak jak mówił Marek, czyli sąd się zna dowody w 15 i ośmieszania powagi w ogóle tego miejsca, bo dokładnie. Jeżeli zbiera się gremium, które jakoś mamy utożsamiać sądem, to niechże ci ludzie będą poważni, rzetelni, i niech bazują na jakiejkolwiek logice i wiedzy. Tam natomiast doszło do jakiejś paradoksalnej sytuacji, gdzie po zaserwowaniu tej sentencji, wyroku, jeszcze bez uzasadnienia, że na osoba, która właśnie, oni była przewodniczący, żeby tam wyprosić towarzystwo, tak? Ja już zmierzam do tego, to co tam jest do zaobserwowania. Ale to też jest skandal, bo przepraszam, to idę w słowo. Pomylili daty poprzedniego wyroku, tak zrozumiałem. Było jakieś bla, bla, bla. Tak. Aha. Więc no, sytuacja całkowicie... Czyli w ogóle, że poświadczenie nieprawdy. Tak. Ale jaja. Normalne jaja, znaczy, słuchajcie. Osoba ta przewodnicząca tłumaczyła jakąś zaistniałą sytuację z przeszłości. Odebrałem to jako pomylenie daty w poprzednio oferowanym wyroku i to było jakieś sprostowanie. No, trzeba to na spokojnie na kamerach odtworzyć. Natomiast ja wam powiem od razu jeszcze jedną rzecz, bo tutaj bądź co bądź akurat do tego gremium. Wiadomo, że to jest sąd korporacyjny, korporacji lekarskiej. To są ludzie z wykształceniem prawniczym, nie, jeżeli nie są lekarzami stomatologii. Ale mam nadzieję, że biegłymi. Powiedzmy, że właśnie sądzą zawodową odpowiedzialność lekarską, bo mogą być lekarzami. Korporacyjno. Powinni być jednak przeszkoleni co do faktycznie... No, żeby nie robić parodii, żenady i obciachu. Dodatku 45 artykuł Konstytucji mówi jednoznacznie, że tego typu posiedzenia mają być jawne. A ogłoszenie
orzeczenia i uzasadnienia jest zawsze obligatoryjne. Co za tym idzie, w ogóle kolejne przestępstwo, jeżeli nawet uznali, że publiczność faktycznie zakłóca ogłoszenie wyroku. Czysto teoretycznie. Wyrok ogłoszony. Chociaż faktycznie. A reakcja była na ogłoszenie wyroku. Chociaż faktycznie reakcja publiczności była po ogłoszeniu sentencji. I po festiwalu przestępstw, które chyba nikt z uczestników. Przeinaczeń, wykoślawiania rzeczywistości. Przerywanie w wypowiedziach. Jak również serwowaniu elementarnej nieprawdy. Nie wiedzy, że. Powoływaniu się na aktualny stan wiedzy medycznej, która w wykonaniu tam osoby recytującej tę sentencję, no nie była aktualnym stanem wiedzy medycznej, co wymagało sprostowania. Przywołania jakby stan wiedzy medycznej był w Białej Księdze, która została przeczytana w 15 minut przez sędziów przed wydaniem wyroku. Tak, natomiast faktycznie pilnując tego 45 artykułu Konstytucji, skoro orzeczenie i uzasadnienie jest jawne, to jeżeli nawet czysto hipotetycznie uznali, że faktycznie trzeba wyprosić część publiczności, to z całą pewnością nie ma odpowiedzialności zbiorowej, nie mogli wyrzucić wszystkich. Po drugie, po usunięciu osób, które ewentualnie swoje uzasadnione wzburzenie okazały, powinna się dokończyć uzasadnienie. A tam zdaje się przerwano. Tak, po prostu przerwano. Przerwano, czyli też niedopełnienie elementarnej, zawartej nawet w Konstytucji kwestii, że orzeczenie jest jawne. Orzeczenie oczywiście z uzasadnieniem, tak? Uzasadnienia zabrakło, więc pytanie, czy ważny jest w ogóle ten wyrok? W mojej ocenie no, jest chyba nieważny, bo jest niekompletny. Ja wam powiem więcej. Ja kiedy odmówiono mi samego wstępu na rozprawę, bo się nie zgłosiłem, zapomniałem się zgłosić tam mailowo. A to się nie musisz tłumaczyć, bo to powiem. Ale nie, ale wiesz, i chciałem wejść na sam wyrok, bo znałem tak jak to myślę artykuł, który gwarantował mi wejście na wyrok z ulicy. No. Po prostu. Na tak. Ogłoszenie wyroku. I wtedy zaczęła się ta sesja z tym panem Ciesiem, chroniącym tego dobytku. I właśnie, bo byłeś na zewnątrz, tak? I faktycznie, kiedy nie zostałeś wpuszczony, no bo powiedzmy, dla mnie zgłosiłeś się wcześniej, powiedzmy, tak. Że gdzieś tam mogli jeszcze, w mojej ocenie też to jest bezprawne, ale niech im będzie, niech im będzie. Natomiast samo ogłoszenie wyroku z uzasadnieniem jest jawne zawsze. i znając ten artykuł Konstytucji, chciałeś wejść do Urzędu Użyteczności Publicznej. Godzina zamknięty i wywiesili też fałszywą informację, mylną, że jest remont, który mógł się tam odbywać, bądź nie, nikogo to nie interesuje, co oni robią. To zaraz też powiem, to nie to natomiast zwodzili audytorium zgromadzone i ewentualnych interesantów remont tej izby, zaraz też to ponieważ kierowali ich do wejścia zapasowego od ulicy Bystrzański. Tak. I okazało się zamknięte o godzinie 15.15. Chcieliśmy złożyć pismo. Dokładnie, a ja wtedy chciałem konkretnie wejść na ten wyrok. Powiedziałem to jest jawne. Temu cieciowi, że wyrok jest jawny i takie jest prawo polskie, nie? I on tak powiedział, że jego prawo polskie nie interesuje. To ja tak sobie... Ciekawe. No. Jakie prawo on by respektował i co by go interesowało? Dokładnie. Słuchajcie, bo tam też była interwencja dziennikarska, że funkcjonariusze mają ustalić dane tej osoby, bo tam też uwięziono dziennikarza z kolei, który chciał wyjść, przewietrzyć się i wrócić do swoich obowiązków. No i cieciokracja też tutaj wygrała. Cieciokracja zadziałała od strony wnętrza, tak. Chronionego pilnie przed wejściem, a później chronionego przed wyjściem interesantów i uczestników. A ja tutaj jeszcze podejmę ten temat Irka, który mówił o remoncie. Drugie wejście, które jest od strony parkingu, miało naklejoną kartkę, że z powodu remontu wejście odbywa się tylko głównym wejściem, tak? Można wejść tylko przez główne wejście. To główne wejście, na którym był cieć, którego prawo polskie nie obowiązuje. Tak, interesujesz, ale jeszcze raz, chciałem rozwinąć temat tego wejścia bocznego. No. Tam była napisana ta kartka, że wejście do ulicy Bystrzańskiej tam 23, nie? No i już pomijając ten fakt tego cicia, który tam stał, tam przy wejściu tym drugim dla pizzy była postawiona jedna drabina i jedna farba. I jedna farba. Wiadro z farbą. Faktyczny remont odbywał się w drugim pomieszczeniu, które było widoczne, ale było za kolejnymi drzwiami.
Czyli nie miało związku z samym wejściem. Słuchajcie, muszę to skomentować, bo nie wiem na ile się interesujecie piłką nożną. Ile się piłką nożną komentują, ale w całej Polsce, słuchajcie, na przykład dzisiaj był remont, się odbywał na sektorze gości na stadionie Krakowi. Na stadionie Wisły cały czas trwa remont. Chodzi o to, żeby zorganizowany grup kibiców gości nie przyjmować, dokładnie, żeby utrudniać kibicowanie. Tak, czyli ta praktyka już jest dobrze znana z polskich stadionów, gdzie po prostu fikcyjne remonty się robi, żeby, się tak. Że tak. I nie możemy wejść. Jest to słynne nie, powiedzenie, w tym jest... szaleństwie jest metoda. No. I wiesz, i powiem ci więcej, znaleźliśmy w tym takiego jednego pana, który mówił, że on był tam dzień wcześniej w tej izbie i tam nie było żadnej ekipy. Tam nie było nic, ani kartki, ani drabiny, ani to była jakaś zorganizowana akcja, specjalnie tak. Na farmazon przynieśli drabiny. Całą ekipę sprowadzili, bo tam była w drugim pomieszczeniu chyba nie było faktycznie jakiś był remont rzekomy. I tam normalnie, ktoś rzekomo pracował. W tym rącie. Widzieliśmy jakichś ludzi, ja widziałem w ubiorze roboczym. I ten pan. Ale oni faktycznie tam... pracowali czy markowali tą pracę? Wiesz, robota była rozgrzebana w sąsiednim korytarzu pomieszczeniu. Tam było... A korytarz był odcięty. Tak, to był drugi pomieszczenie. A, czyli pomieszczenie było zupełnie inne remontowane, ale na potrzeby tego, żeby zareglować cały korytarz, to wynieśli drabinę, jakąś puszkę farby postawili na drzwiach. Przejścia nie ma, bo jest remont. Dokładnie, bo stoi puszka farby i drabina, nie? Ktoś jeszcze wspominał... A jeszcze do końca wywieszono jakby zaproszenie do udania się do wejścia od ulicy Bystrzańskiej. No, gdzie było... które okazało się zamknięte. To już tak było o godzinie 15:15. I prawo życiowe tam obowiązywało. No, w godzinach pracy nie było wejścia. Była już informacja, iż tam odbywają się lub odbywać się będą szkolenia tak. Jakieś przez firmę Astra. Zeneka. Astra Z. Dla tych tam. Tutaj skraca się, tutaj zastosować skracanie jak nazwiska. Może w tej okazji trzeba było przeprowadzić w trybie pilnym i niespodziewanym ten remont. Tak. Żeby ładnie się pokazać. Tak, żeby się przed firmą Astra Z ładnie pokazać. Nie? Tak. Jakie to piękna izba jest w tym. Zatrzymaj. To nie wpuszczają, a później zatrzymują. No bez sensu. Tortury psychiczne, nie? No więc wiecie, więc. Zachodzi podejrzenie. Więc żeby było jasne, tak? Są sponsorowie, tak? Ci ludzie zatrudnili całą ekipę, najprawdopodobniej, tylko po to, żeby zrobić szopkę. Kochani, jak słyszycie... Wszystko za państwowe pieniądze, czyli podatnicze. Jak słyszycie, warto było przyjechać na krajobraz po bitwie, bo tego czegośmy jeszcze nie widzieli. A co się działo w kuluarach, to po prostu... Ja już to chyba powiedziałem kiedyś, ale się powtórzę. Bareja był mało kreatywny. Tak, Bareja był mało kreatywny. On po prostu nie przewidziałby takiego skomplikowania tej wariackiej, szalonej rzeczywistości, dokładnie. Podłości, małości ludzi, którym no, tak naprawdę powierzyliśmy rzeczy elementarne. Tak. Oczekujemy czegoś w zamian od nich, za to, że dysponują całym naszym potencjałem. Całym potencjałem naszego państwa. Finansowym. Nie tylko finansowym. Nie tylko finansowym. Tak. W ich ręce powierzamy własny los i los przyszłych pokoleń. To nie są żarty. To nie są żarty, to nie są sprawy błahe. To, co się odstawia w polskich urzędach, w godzinach urzędowania. To już nie pierwszy raz jest. Rozsiadają się pyszni, dumni z własnej nikczemności. Drodzy w utrzymaniu. Drodzy w utrzymaniu, tak, ludzie. Drodzy w utrzymaniu, pan. Szanowni państwo. Nie wyrażający nam, obywatelom, czyli suwerenowi zbiorowemu, jakiejkolwiek atencji, szacunku i wdzięczności za to, że umożliwiamy im tego rodzaju radosną egzystencję, to się po prostu nie mieści w głowie. Musimy położyć temu kres. Tej bezczelności, tej bucie. Tej pychy. Tej pysze nieprawdopodobnej, która owocuje takimi sytuacjami. Jesteśmy ludźmi poważnymi, a mamy do czynienia z bandą niepoważnych pentaków. No, naprawdę mamy do czynienia z bandą niepoważnych pentaków, bardzo słusznie to powiedziałeś. No dzisiaj dzwonię, no pan na dyżurny z komisariatu, któremu podległa była ta izba i on wyraża zdziwienie, że obywatel w ogóle coś zgłasza. Przecież ale jak to pan nie jest tam na miejscu? A co ja mam tam obowiązek być? Na miejscu miał od strony ulicy Bystrzańskiej dwa radiowozy z funkcyjnymi. Które nie reagowały. Które nie reagowały, no, jeszcze... ponieważ cieciowały na narożnikach u ulicy i wykonywały powierzone im zadania. Taka była informacja. Czyli one, tak, radiowozy z załogą, jako byty samoistne, wykonywały jakieś zadania,
i nie zamierzamy uczestniczyć w całej tej hucie. Ale zobacz, kiedy wręcz tylko... okłamywali nas, że oni nie mogą wejść do środka. Prośbę obywateli o umożliwienie wejścia. Właśnie, bo był taki wątek. Nie był taki wątek, że on powiedział, że nie może wejść do środka, ponieważ to jest budynek chroniony. Tak się nagle okazało, że mogli wejść cały dostęp. Ale kiedy trzeba było zburzoną, zbulwersowaną tym festiwalem przestępstw, że tam odbyły, to natychmiast nagle się okazało, że mogą wejść. A przybyły jakieś zastępy piekieł, również funkcjonariusze w cywilu, którzy z nienacka tutaj wyciągali jakieś kończyny górne. W zielonych ubraniach. I był to element zaskoczenia całkowitego, że pojawili się również jacyś przebierańcy. No nie, no chyba nie zaskoczenia. No myślę, że jesteśmy już wszyscy na tyle czujni, że nawet jak mamy jakąś manifestację, no, czujny nawet większą, to jesteś ty, to powiem ci, to się rozglądasz. Znaczy ja już mam coś takiego, wchodzę, rozglądam się, patrzę, o nasi, patrzę, o tajniak. Powiem wam tak, oni mają się chować, ale ich zawsze najbardziej widać. No tak. Muszę przyznać szczerze, że tak. Poznajemy ich po gabarytach. No nie sposób je zachowywać. Świadczy to o poziomie tych służb, tak. Jest to żenujące. Tak, zawsze mają markę. Znaczy mają też ubiory tak charakterystyczne, że widać, no ale po prostu no mordę psa, no niski widać. Niskobudżetowe służby, niestety. Powinniśmy się złożyć na lepsze ubranka. Oblali zajęcia z kamuflażu, po prostu. Oblali zajęcia z kamuflażu. Nie wiedzą jak się wtopić w tłum, bo oni zawsze się wyróżniają i zawsze stoją we dwóch, tak? Czy tam w całej swojej grupie. Nigdy tak jakby nie rozmawiają z innymi. No wiadomo, z racji pełnienia funkcji, ale to od razu powoduje, że jej widać. W kupie zawsze raźniej, ale jak śmierdzi. No. Dokładnie. No i tak. Powiem tak, to jest tak jak z kanarami. Na przystanku zawsze idzie poznać, kto jest kanarem. Powiem szczerze tak, ja też miałem bardzo duże doświadczenie, chociaż w Krakowie się jeździ głównie na kartach, bo się bardziej opłaca. Tak, niż na bileta. Więc tego, ale czasami faktycznie można powiedzieć, płacąc podatki w Krakowie, uznałem, a nie było sposobności nabyć biletu, a w czasie pandemii było to bardzo często, no bo słuchajcie, ja jestem antysystemowy, nie mam żadnych kart płatniczych, tak samo. Siadam do komunikacji miejskiej i opcja... I opcji nie ma zakupu żadnego innego biletu, a kierowca odgrodzony, że nie można biletu. Kończymy, słuchajcie, kończymy faktycznie, bo taka nam... A pani bardzo miła, więc nie sami. Tak, jak najbardziej. Tak, kochani, tak, krajobraz po bitwie. Była tu jeszcze konferencja, no ja, że tak powiem, po tych wszystkich emocjach chciałem tutaj zastać, ale no siłą rzeczy już wszyscy byli tak zmęczeni, a ja mogłem dojechać dopiero na tą godzinę. A z panią doktor minąłeś się na parkingu dosłownie. Minąłem się dosłownie na parkingu. To była bardzo emocjonalna konferencja, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ten tym przemawiali rodzice jednej z ofiar. O. I przynajmniej mi ich tak jakby wypowiedzi. Gdzie to jest dostępne? Jeśli ktoś to nagrywał? To tak, było teraz robiła na Rebel 24. Na Altershot chyba to było relacjonowane, na Altershot. I wiesz, gdzie oni po prostu... Ta pani powiedziała, że ona nie wie co ma mówić, więc po prostu przytoczy jak to wyglądało w ten dzień. Mhm. Kiedy to było 4 grudnia. Pamięć mi się tego tak trudno słuchało. Mam dopowiedź jeszcze ofiara czego? Tak. Aha, ofiara szprycy. Implementacji. Tak, dokładnie, ofiara boostera. Chłopak blisko mojego wieku, 21 lat. Ale tej najnowszego preparatu, tak? Tego... To było dokładnie 4 grudnia zeszłego roku, kiedy to się stało. Powiem tylko pokrótce, bo nie wiem na ile by chcieli, żeby to opowiadać. To był chłopak, który był piłkarzem. Przepraszam, że zanim to jeszcze opowiesz, codziennie wysyp sportowców. To tam, zresztą doktor Rubas już tłumaczył, z czego to wynika, że po prostu ten specyfik dla osób, można powiedzieć, mniej ruszających się powoduje, że jakoś tak to się może rozejść, ale że osoby, które są czynne, no zobaczcie, przecież po prostu nagle umiera mnóstwo młodych ludzi i to... Którzy z założenia powinny być tymi najzdrowszymi. Nikomu nie wydaje się to podejrzane, godne zbadania, godne debaty publicznej, żeby autorytety najwyższego rzędu mogły wypowiedzieć się swobodnie po obydwu stronach dyskursu. Była interwencja poselska, gdzie żeśmy zobaczyli, że dokładnie ta komórka państwowa, która się ma tym zajmować... Państwowy Zakład Higieny. Jest najmniej poinformowana. Nie przypadali ani jednej ampułki. Dokładnie. Wygląda na to. A dlaczego? Bo jest umowa, że jeżeli w jednym kraju europejskim zostanie przebadana ta szczepionka, to zostaje akceptowana w pozostałych krajach. A kto zadba o to? Grzegorz Braun w Państwowym Zakładzie Higieny Zdrowia Publicznego. No i pamiętaj, i dokończę. No i to był chłopak 21 lat, który był piłkarzem i nagle umarł podczas meczu. Normalnie w trakcie meczu. Jeszcze w trakcie meczu? Tak, to był jakiś tam turniej taki mało, nie był to zawodowy turniej, on był tam amatorski, więc tam nawet nie było defibrylatora na tym turnieju. Bo według organizatora był za drogi, żeby go
żeby tam był ten defibrylator. I powiem tak, no i chłopak zmarł, tak? Więc powiem tak, relacji rodziców się słuchało bardzo trudno, bo to było przypomniane, wiesz, żalem, emocjami, rozgoryczeniem. Ogromnym. I wiesz, ja się szczerze dwa razy popłakałem w trakcie, kiedy ta pani opowiadała. Co mi się nigdy nie zdarzyło na takiej konferencji. Ja się popłakałem praktycznie w trakcie wysłuchiwania sentencji. Nie wiem, czy ten zespół należy nazywać wysokim sądem, bo on sądem nie jest. Tego gremium, które nawet nie przebiera się w togi sędziowskie, żeby wyglądało jeszcze śmieszniej, bo ten gremium składało się z lekarzy stomatologów. Ale powiem Ci więcej, są sytuacje sądów tych tak zwanych powszechnych, na przykład sądy penitencjarne orzekają sobie w zakładach karnych i tam też przychodzi towarzystwo już nie ubrane całkowicie jak nikt. Wiem, musimy kończyć lokal. Sentencja wydana przez to gremium została wydana, tak? Wysłuchana do odtworzenia na wszystkich kanałach. I zwróćcie Państwo uwagę, że ten wyrok wysoce krzywdzący dla pani dr Broswalder-Dorf został poparty nieuprawnionymi stwierdzeniami, że jakoby to pani doktor nie stosowała się do aktualnego stanu wiedzy medycznej, co wymagało przywołania do porządku no, ludzi, którzy takie wyroki ferują, popierając je tego typu nieprawdziwymi stwierdzeniami. Stan aktualny wiedzy medycznej w tym zakresie, który był omawiany, jest jednoznaczny. Cała Skandynawia, może nie cała, ale trzy państwa skandynawskie, między innymi Dania i Szwecja, właśnie wycofały rekomendacje szczepienia wiadomym preparatem dzieci. Natomiast w Polsce te rekomendacje w tej chwili zostały wydane dla dzieci, tak? Czyli pięciolatki w tym momencie według tych rekomendacji będą podlegały tego typu działaniom, zachętom czy też opresji. Życie nam pokaże. Rekomendacja została wydana. I taki jest stan aktualny wiedzy medycznej w tym zakresie na świecie. Czy ci ludzie o tym nie słyszeli? No więc właśnie. Więc usłyszeli i my oczekujemy teraz podjęcia odpowiednich działań. Dokładnie. Kochani, jest jeszcze z nami na linii Jowita Kowszyn-Sumara, czyli oczywiście znana nam doskonale Jowita Rebel24. Jowita, jesteś na antenie. Dobry wieczór. Prawda, w temacie izby lekarskiej, a mianowicie takiego wspomnienia. Przypomnijcie sobie, jak na Rebel 24 nazywałam relację promowania szczepień przez panią senator, nie wspomniałam, która jest żoną senatorskiej izby lekarskiej. Aha. Jowita, no niestety zamknięto nam lokal, wyszliśmy, mówiąc po krakowsku, na pole i wieje tutaj, wiesz, i tuż też ludzie właśnie nam mówią już, że bardzo słabo cię z tego powodu słychać. Natomiast dzięki też serdecznie za tą uwagę. Pozdrawiamy tutaj serdecznie i też dziękujemy Ci za także i Twoją interwencję wobec tego festiwalu przestępstw, któryśmy dzisiaj obserwowali, my akurat dzisiaj zdalnie. Musiałam być na miejscu, żeby Rebel 24 nadawało. Dzisiaj sobie świetnie dały radę. Za to dziękuję. Dzięki nim dzisiaj odbyła się relacja. Tak więc. Jowita, dzięki ci też. Dochodziło do rzecznika dostrzeleń przy wejściu. Dokładnie. Jowita, no niestety opuszczamy antenę, ponieważ wieje i nas bardzo, bardzo słabo słychać. Pozdrawiamy Cię serdecznie, do usłyszenia. Kochani, no więc krajobraz po bitwie, w walce o panią dr Broswalder-Dorf.
koniec końców z dużej chmury mały deszcz, aczkolwiek od strony moralnej w dalszym ciągu, jak słyszycie, ludzie są zbulwersowani tym, cośmy w końcu zobaczyli. Pamiętacie, ja w Warszawie straciłem przytomność, bo też ZOMO napuszczone na mnie, tak mnie pobiło, że przez chwilę straciłem przytomność w Warszawie i tam też nie pozwolono nam transmitować. Dzisiaj myślę, że wiemy właśnie, dzięki niezależnym mediom, dzisiaj wiemy, dlaczego nam nie pozwala wchodzić się tam i transmitować, ponieważ dzisiaj dobitnie zostało pokazane, z czym mamy do czynienia, z jakim festiwalem przestępstw, jakim brakiem poszanowania dla prawdy, elementarnej przyzwoitości i braku poszanowania prawa. To, cośmy dzisiaj obserwowali, obraża moją i ludzi inteligencję, to, cośmy tam dzisiaj zobaczyli. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Krajobraz po bitwie z uczestnikami bitwy dla portalu czujny.pl przeprowadził Marek Majcher. Wspierajmy się, Polacy, nawzajem. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Wesprzyjcie też redakcję Czujnego, jeżeli uważacie, że warto. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.